Witam was bardzo serdecznie z tej strony Hambooks, a to jest kolejny odcinek z SCP Secret Laboratory. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dobrze, zawsze na styk to robię. Tak, gdzieś głos. Głośność na 9%, dobra. I jesteśmy ochroniarzem, dobra. Szafeczki są? Nie, chciałem, że szafeczki są. Intercom. I gejcik. W sumie wyrzucę te radio. I tak przez nie. Nie gadam. To pójdziemy za typem. Tu były szafeczki. Krew tutaj się polała. Dziwne. O, w ogóle. Nic nie ma, dobra. To wrócimy sobie. Tutaj też jest sprawdzone, ale sobie sprawdzimy, nie ma nic. Dobra. Ale tutaj chyba ktoś tutaj weszedł, bo to jest krew. I karta tu też jest. Nie wiem dlaczego. A może znalazł lepszą kartę po prostu. To dlatego pewnie wyrzucił tą kartę. Dobra. A. Zapomniałem, że mam lujowy mikrofon w tej grze. Kogoś tam widziałem. Chyba łazarza. I zmienię sobie wreszcie skradanie na cidr. Możemy tam wejść? Nie wiem w sumie. Chyba nie, bo jest tylko do... w sumie nie. Nie wiem w sumie, czy mamy dostęp do zbrojowni u plagi. O, jest nas sporo nawet. Nie widziałem, że tak dużo jest nas. W ogóle sobie jest głośniej, Mich. Bo jest takim ochroniarzem z opóźnionym rozwojem. Bo nie słyszałem za bardzo niektórych. A mikrofon mam tak słaby. Znaczy, mam ogólnie... Mrugnąłem. Coś... Nie wiem, czy jest... był gdzieś. Rucek. Dobra. Nie wiem, czy jest tam. Tak. Co? Nie słyszę go. A, chyba. Chcę uciekać. Jeszcze jest jeden naukowiec. O. No to idź, ja tu jeszcze będę, a. Jestem ciekawy, jak oni mnie słyszą. Na tym mikrofonie, bo... Ten mikrofon mi kosztował 70 zł, a trochę taki dziwny jest. Tak mało mnie słychać jakoś. Zobaczcie. Jak krzyczę, to wy słyszycie to głośniej niż... Dobra. Poddaję cię, proszę pana. Proszę wziąć moją kartę. Albo dam sam, proszę bardzo, proszę. Dobra. Już nic więcej nie mam. Dobra. Zwiążą mnie pan? Pan mnie zwiąże i mnie pan eskortuje, to zostanę wtedy kadetem. Nie, jak to są. Nie mam cię związać. Nie miałeś związarki? Zawsze miałem ochronę związaną na początku. Czy wyrzuciłeś? Mam. Tylko nie mam cię związać. Bo tak się czasami baguje, że niektórzy ochroniarze... O! Dobra. O! Ale mi... Ale mi się farta. No. No, powiem, że...
timing idealny, normalnie. Tylko, że... Trzeba stąd teraz wyjść. No i co on teraz zrobi z niby? No i co, mam teraz czekać? Czekajcie. Oni tam by... No, tam stoją. Co, chciałbym go zabić dla postępu w osiągnięciu. Czego mrugnąłem? No właśnie, najgorzej, że mam wysadzić placówkę. A w sumie to... To mi to nie szkodzi, bo... Jestem ochroniarzem. Stoję tam. Nie. Oni tam stoją ciągle. Najgorzej. Jakby tam nie było 1-3, to bym otworzył chyba, bo... Bo jest jasz, co robię. A tak jak 1-3, to on... Po prostu jak mu również to ci zabija, to trochę z nim był przypał. No i co, dawaj. W sumie... O nie, no... On tutaj będzie... Ciągle stał. Czekajcie, może go trafię. O! To się otworzy teraz, wiecie? Chyba to się otworzy. To się otworzy? Nie musisz, że to się otworzy. Nie! O! Nie ma ich? O, poszli sobie. Poszli sobie, fajnie. Już myślałem, że mamy przestranę. Dobra, gościniec tam sobie zostanie, o nie. Dobra, weźmiemy sobie dwie windy. Tak już nie zdążę chyba uciec. Chyba, że nie, już chyba nie zdążę nawet uciec. Nie ucieknie tym checkpointem. Niech zginie, on już chyba zginie. No chyba, że on mógł polecieć do gate'a drugiego. To był chyba obok tego gate'a, co ja wysiadłem. No już ginę, już się muzyczka zaczęła. Ale bo w sumie, ja bym miał szczęście. W sumie to po co mi karta? Jak są wszystkie drzwi otwarte. Tu. O! Nie, fuck. No dawaj. No nie, już po mnie. Wyrzucam wszystkie rzeczy. Dawaj. Wiedziałem. Tak musiało się stać. IMTF kontra Hayoshi. STP-ki wyszły. Wow. STP wygrało, dobra. Ale zabici niektórzy. Jeszcze sobie zrobimy drugą rundkę. Zostało 12 minut. Jak Elgo znów zabije. Nie patrz, ma 37 HP. I żyje. 37 HP? Dobra. Chyba STP miał 7 HP i... No i trochę lipa było. A nie. Albo ktoś miał 7 HP. Sami goście? Ja w ogóle zabiłem moderatora, był D. No jakie powodzenie, zobacz ile jeszcze czasu jest. Dobra, ale idę na YouTube. O, ktoś puszcza muzykę. Bardzo pasuje do klimatu tej gry ta muzyka. Ja cię zbanowałem kiedyś? Chyba jest full osób, bo... Albo 14 może być full, albo 12.
za wybór, albo zamknięcie. Ja też bym chciał w sumie być. Ulepszarce, albo naukowcem chciałbym być, albo ten. Ale bardziej naukowcem, bo on ma kartę. O, to nie. No dobra, zobaczymy. O. Czułem, że BMD. Bo naukowcem się rzadko jest. Na tyle osób, przynajmniej. No i co, musimy znaleźć pecety albo łazienkę. Dobra. Nikt mnie nie śledzi. Dobra. Tutaj otwieramy tak skillowo bardzo. HC08 i tutaj pycy. Yeah, ale ma nie ja, tutaj jestem Wbita Maciej. No i mamy kartę. Dobra, pyk. A tego się nie spodziewał. I drugie drzwi. I trzecie. I teraz będą czwarte. I latarkę widziałem chyba. What the heck? Jakieś dziwne światła, jak się obracam są. A nie, to zatarki. A. Aha, dobra. Tylko nie ma co się kampić. Idziemy dalej. Ciekawe, czy ktoś ma broń już. Mam nadzieję, że my mamy broń. I mam nadzieję, że nie jest nas tylko dwóch. No i wszystko jest przecież po rali. O! Coś tam robią. O! O! Mi zabił, bo miałem kartę chyba. Bo chciał, że nie chciał, żebym uciekał. Nie wiem. Ale tak, mówię wam, że spotka go karma. Typowy Lamus, o! Typowy Lamus, już tutaj. Już masz tutaj przerąbane. Lamus mnie pokonał. No, tak. Chodzić. Pojedynczo, chodzić. Jeżeli chyba. Co będzie MTF? Pod ścianę to. Się jeszcze nie zrespili ani razu. Tamto. Mamy mam teraz przerąbane. Oni już tutaj dedzik zaraz będzie. Stop. Zaraz pierwsza kulka wejdzie. Co, tylko zanim mu wrzucić latarkę, czy nie? Nie będzie zabijania latarki. No. Mogę wam pomóc. Jestem mikrofon, ale dalej coś jest. O, mówiłem, że zaraz się zrespimy. Dobra. To sobie poszczamy jeszcze. Chyba. Dobra. Powiedz, czy nie wbiłem MTF-a nie razu. A, byłem pierwszy. I szybko. O, ha, Lamus nie zdążył. I pierwszy otworzem. O nie, ktoś pierwszy otworzył. Dobra. Ej, ludzie, wy rozmawiacie, czy ktoś jesteś? Prosto. To będzie checkpoint, tak, tu jak są te szafeczki, to zazwyczaj jest problem. Checkpoint. Myślałeś? Prosto w sumie. Kto by się spodziewał? Często jest checkpoint prosty, jak są... nie. Jednak nie. No bo
Ci są ochroniarze, bo jeszcze nie widziałem ochroniarzy. Oni już deli czy są? No i teraz będziemy się błąkać po SCP-kowym laboratorium. Tutaj, o! Tutaj jeden zginął przez... nie wiem co, ale coś po angielsku pisało. Może sobie przedstawić te polski w sumie. Znaczy, żeby tylko rozumieć powody śmierci. Bo trochę nie wiedziałem co to znaczy. Tutaj jest karta? Nie ma. Ale pyk, zrobiłem takiego jumpa. O, tutaj ciemno, zobaczcie. Byłam u na najniższą jasność, jaką się da. I tam było ciemno, tutaj też jest ciemno. No to tak dziwnie wygląda, jak jest tak ciemno, tak... Jakoś dziwnie wygląda, jak jest tak ciemno. Ktoś wezwał windę tam do plagi. Czyli tutaj musi być wejście. I pek, wtedy taki skill. Pokazałem skilla, no. O dobra, elevator system. A, wiedziałem, że tak czułem. Chyba już pojechali. Bo jak jestem chciałem, to jest zielony kolor, tak? Chyba tak. Miał się kolor tabeli jak do klasy się przystosowuje kolor do tabeli. Tak samo ekwipunku widzicie? Wcześniej chyba było pomarańczowe, jak byłem klasą D. Myślałem, że słyszę muzykę od SCP-ka. Ale jednak nie. Teraz mam się w sumie zemścić na naukowcach, ale chyba już nie żyją. Dobra, jest dupa, który sobie bierze broń. A. No i kto nam jeszcze mógł zostać? Naukowcy nie żyją, jeszcze jeszcze MTF albo naukowcy. Tak, MTF raczej było. To bo tak to byśmy wygrali. Żeby tak, dobra, wygraliśmy już. Jeszcze tylko MTF został, więc tutaj będziemy sobie kończyć odcinek, więc elo elo.